Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty i wrócimy sobie jeszcze do spiętrzenia naprężeń, wałach koncentracji naprężeń, czyli dokładnie tym, czym zajmowaliśmy się w ostatnim odcinku, kiedy to próbowaliśmy obliczyć zarówno analitycznie, jak i w programach do symulacji to, jak będzie wyglądał rozkład naprężeń w rozciąganym pręcie z podtoczeniem. Jak te spięczenia naprężeń się prezentują w takim wale, czy w jaki sposób one tam występują. I próbowaliśmy również obliczyć, czy znaleźć sposób na to, w jaki sposób właśnie obliczyć i sprawdzić, jakie, o ile zmienią się te naprężenia nominalne, które tutaj, jak można było zobaczyć, wychodzą nam z samego przekroju, natomiast jak one się zmieniają po uwzględnieniu spięczenia naprężeń i jaki to ma wpływ na przebieg obliczeń. No i teraz, skoro mówimy tutaj o tym, aby potrafić sobie napisać pewne narzędzia, to czy jest możliwe napisać sobie narzędzie, które przy podaniu takich parametrów jak średnica zewnętrzna, znaczy średnica zewnętrzna, średnica ta większa, średnica mniejsza i promień przejścia pomiędzy tymi średnicami, czy moglibyśmy sobie napisać takie narzędzie, które ułatwiałoby nam w pewnym sensie pracę, to znaczy tak, że moglibyśmy szybko sprawdzić do naszych obliczeń, jaki występuje współczynnik tego spiętrzenia naprężeń i o ile on nam powiększa te naprężenia nominalne, czyli tak naprawdę użyjemy sobie teraz tutaj celowo takiego sformułowania zredukowane naprężenia dla przypadku rozciągania. I to już w przypadku samych wałów, ponieważ tutaj tak troszeczkę może nagiąłem znaczenia czy definicję słowa wał do naszego tej ośki pręta, czpienia, czy tam jak mówiłem, ponieważ w definicji wiemy, że wał jest to element, który przynosi moment obrotowy. Natomiast tutaj myślę, że sam taki przypadek do rozciągania to możemy używać zamiennie czy do wałów, czy do innych elementów okrągłych, cylindrycznych, które są poddawane rozciąganiu. Oczywiście są też przypadki, jak sobie tutaj zobaczymy, są przypadki na moment gnący, na moment obrotowy, także w zależności od tego, z jakim przypadkiem mamy wytrzymałościowym, tak ta koncentracja naprężeń i te współczynniki inaczej się przekładają. I dlatego tutaj mamy różnego rodzaju tablice, z których właśnie sobie możemy wyliczyć różnego rodzaju te zależności. No i teraz, mając takie tablice, no to mniej więcej wiemy, jak to policzyć. Liczymy stosunek średnicy większej do mniejszej, tylko może nie ten wykres w przypadku rozciągania, to niech będzie tu. Liczymy stosunek średnicy większej do mniejszej, potem liczymy stosunek promienia, który mamy do średnicy mniejszej, no i na wykresie szukamy sobie, gdzie tu, w którym miejscu mamy ten nasz współczynnik, no i naprężenia nominalne, które liczymy dla słabszego przekroju, czyli tego mniejszej średnicy, mnożymy przez ten współczynnik i uzyskujemy naprężenia zredukowane, czyli właśnie tutaj powiększone o ten współczynnik powstawania karbu czy spiętrzenia naprężeń. No i teraz niełatwiej było po prostu mieć sobie program, w którym szybko wpiszemy sobie średnica zewnętrzna, średnica mniejsza, promień i program nam policzy gotowy wynik. No fajnie by było. No i z czymś takim się teraz zmierzymy i pokażę wam ten program, myślę, na początek. Jak on wygląda? On jest bardzo prosty, czyli mniej więcej tyle. Podajemy średnicę zewnętrzną, na przykład niech będzie 50 mm. Powiem tylko też, że ten program jest jeszcze w bardzo rozwojowej wersji. I dlaczego jest, tak mówię, że w rozwojowej? Czy to oznacza, że nie ma w sieci rozwiązań na ten temat? Oczywiście są rozwiązania, są przeliczniki, są różnego rodzaju jakby pomocy do tego, ale to moje podejście tutaj jest zupełnie inne i takie, powiedzmy, moje. To znaczy takie, że nie skopiowałem tego w żaden sposób z sieci, bazowałem tylko na tablicach i w, powiedzmy, pewnych wymyślonych algorytmach, które sobie tutaj obliczają te parametry na podstawie takich tablic czy wykresów, które są dostępne w sieci. No i na przykład niech tu będzie promień taki, 2 mm i jaka siła rozciągania, niech będzie 5000 N. I program nam w prosty sposób przelicza, jakie będą naprężenia zredukowane po uwzględnieniu współczynnika, czy te wyliczenia koncentracji naprężeń. No i teraz skąd wiem, czy ten program dobrze liczy? Powiem tak, jeszcze dobrze do końca nie liczy, ale jak dobrze liczy, zobaczymy teraz na takim specjalnie przygotowanym tutaj podsumowaniu. Zrobiłem serię prób taką, że wybrałem
losowe wartości średnic zewnętrznych, średnic, mówmy po prostu w ten sposób, że ta duża średnica to będzie średnica zewnętrzna, a ta średnica, mała średnica wewnętrzna. Wiem, że to jest nadużycie znowu, ale dla ułatwienia tutaj po prostu komunikacji sobie nazwę, że to będzie średnica ta duża zewnętrzna, a ta mała wewnętrzna i promienia pomiędzy tymi przejściami. I tutaj mam przykładowe zrzuty zrobione z tych prób w programie SolidWorks, w jaki sposób wyglądało te spiętrzenia naprężeń oraz jakie miały wartości. No i na podstawie tych wartości konfrontowałem to z tym, co wyliczał mój program i robiłem już tutaj w tym arkuszu excelowskim została wyliczana różnica odczytu wyrażona w procentach. Nie bawiłem się w żadne tu statystyki, błędy obliczeń i tak dalej. Błędy względne, bezwzględne, po prostu najprostsze podejście, że procent obliczeń wykonanych w SolidWorksie do moich obliczeń w programie. No i teraz jak się prezentuje tutaj ta różnica? No i teraz widzimy tutaj coś takiego, że jak wyliczymy sobie średnią z tych wszystkich tutaj obliczeń, które zostały zrobione, no to otrzymujemy jakby tą różnicę tych odczytów na poziomie około 4%. I teraz widzimy taką ciekawą sytuację, że na początku mam bardzo duży skok tych wartości, tego procenta, natomiast w kolejnych próbkach, które tutaj były wymyślane, jest ten procent odczytu mniejszy. I teraz jak to się ma do rzeczywistości? Ma się to tak, że w tych pierwszych próbkach, które tutaj mamy w tym miejscu, czyli mniej więcej widzimy do siódmej próbki, dla każdej próbki były wyznaczone po trzy siły i następowała symulacja z rozciąganiem i odczytanie naprężeń z wykresu. I potem tak samo to, co wypluł nam program. I teraz z czego to może wynikać? Przede wszystkim z tego, że tak, po pierwsze, może być jeszcze niezoptymalizowany do końca algorytm programu, który akurat w przypadku tych danych działa sobie troszeczkę gorzej, natomiast w tym przypadku działa sobie troszeczkę lepiej. Druga możliwość taka, że po prostu to wynikało z mojego błędu odczytu tych naprężeń tutaj z wykresu, bo o ile tutaj od 8 próbki do 15 miałem większą różnicę tych średnic przy mniej zmieniających się promieniach, o tyle łatwiej było te wartości odczytać ze względu na to, że już tutaj nie pojawiały się problemy takie, powiedzmy, na warunkach brzegowych przy symulacji programu. Natomiast jeszcze inny problem może być taki, że w zależności od tego, w jaki sposób została siatka wygenerowana, a niestety tutaj muszę zaznaczyć, że korzystam tylko z siatki globalnej, nie mogę sobie wykonać zagęszczenia siatki na przykład w tym miejscu. I tutaj jeszcze muszę dopowiedzieć, ponieważ dostałem takiego jednego maila na kanał, gdzie jeden z widzów, no widocznie nie chciał pisać w komentarzu, napisał maila, powiedział coś takiego, znaczy powiedział, zasugerował coś takiego, że dlaczego w poprzednim odcinku nie opowiedziałem nic na temat adaptacji siatki, to znaczy czegoś takiego narzędzia, gdzie program sam rozpoznaje, w którym miejscu należy zagęścić siatkę, ponieważ ja tam pokazywałem, jak manualnie zagęszczać siatkę, znaczy pokazywałem, w jaki sposób zagęściłem siatkę dla tego czpienia. I teraz, że o tym nie opowiedziałem. No, nie opowiedziałem o tym z dwóch, może trzech takich głównych przyczyn. Pierwsza przyczyna to jest taka, że nie mam na czym tego pokazać. Ta edukacyjna wersja programu, którą tutaj mam, niestety nie ma takiej możliwości. Ten program, który byśmy sobie tutaj zobaczyli w SolidWorks Simulation, to tutaj już takie możliwości są i tutaj można by to było pokazać. No niestety tutaj nie mam i muszę sobie radzić tak, jak sobie mogę radzić i mogę tylko generować globalne siatki. I teraz druga sprawa. Jeżeli bym powiedział o tym, że możemy sobie kliknąć jeden przycisk i program nam sam dostosuje rozmiar siatki do tego, gdzie co się dzieje i nam rozpozna, to troszeczkę trudniej by było mówić o tym, na co zwracać uwagę. No bo w zasadzie program sam za nas myśli. I o ile ktoś, powiedzmy, podchodzi do tego pierwszy raz, to mniej więcej warto, moim zdaniem oczywiście, napomknąć na to, co się w którym miejscu dzieje, żeby potrafić przewidzieć samemu. No ale ktoś powie, że jeszcze nie ma zielonego pojęcia o tym, to skąd ma przewidzieć. Zrobi pierwszą symulację z globalną siatką i widzi, gdzie
jest najbardziej czerwono, to znaczy, że tam jest najbardziej czerwono, to znaczy, że coś się dzieje, a skoro coś się dzieje, to znaczy, że tam trzeba tą siatkę ewentualnie zagęścić po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie tam jest jakiś obszar niebezpieczny, czy to są błędy obliczeń. No i to jest taki przykładowy sposób do podejścia do tego problemu. Natomiast jeszcze jeden problem, znaczy jeden problem, dla którego nie wspomniałem o tym, to myślę, że to jest to, iż więcej rzeczy się po prostu, myślę, nauczymy w sytuacji takiej, gdy narzędzie, z którego korzystamy, nie ma takiej funkcji. A na przykład wiemy, że wygenerowanie siatki możemy zrobić w różnym programie, a praktycznie każdy już taki komercyjny program posiada manualne zagęszczanie wybranych rejonów. Także myślę, że aż takiej wielkiej straty w tym momencie na tym, że nie używamy tutaj adaptacyjności tej siatki, nie mamy. Natomiast ktoś, kto powiedzmy pracuje na co dzień w firmie, gdzie wykonuje różnego rodzaju obliczenia zmęczeniowe, to na pewno jest wyposażony w taką aplikację, gdzie są moduły do adaptacyjności siatki i wtedy na pewno wie, jak z tego korzystać i tutaj tego problemu nie ma. No i dobra. A teraz jeszcze jeden powód, dla którego pokazuję to nagranie, bo tak samo taki był komentarz, pokazałem tylko szybko w poprzednim odcinku próbę, a skąd pewność, że ja po prostu nie podstawiłem tych wyników i nie wyszło. No właśnie dlatego teraz pokazuję to, jak to działa. No i sobie w takim razie zróbmy w ogóle inną próbkę, jakąś celową. Przy pomocy równań z kom tak troszeczkę uprościłem sobie budowę tego modelu, to znaczy tak, zadaję długość, znaczy długość, średnicę tą zewnętrzną, którą mówiłem, średnicę tą wewnętrzną, czyli tą mniejszą, promień pomiędzy przejściami ten wewnętrzny, natomiast długości tych odcinków, żeby tutaj mi się to szybciej robiło, dostosowuje się sam przez program. Na jednej ścianie mamy warunek brzegowy utwierdzenia, na drugiej ścianie mamy warunek brzegowy zadanej siły. No i teraz na przykład zmieńmy sobie, wymyślmy sobie, nie wiem, na przykład średnicę, nie wiem, niech będzie 15 mm, a ta mniejsza średnica niech będzie miała tych milimetrów, na przykład, nie wiem, 7, zobaczymy, czy coś nam z tego wyjdzie i dajmy sobie promień 2 mm, no niech będzie taki 2 mm, może być, no może być, ok. No i dobra, i teraz co sobie zrobimy? No to idziemy sobie do... Idziemy sobie do kreatora analiz i zrobimy sobie, co sobie zrobimy? Zrobimy sobie materiał, mamy dalej siatkę, zmień ustawienia siatki, zmień gęstość siatki i teraz dostosujemy sobie ją do promienia. Jeszcze sobie raz wyjdę, tam był promień 2 mm bodajże. Czyli załóżmy, że będziemy mieli około 4 segmentów, czyli damy sobie jakieś pół milimetra. No i niestety zobaczymy, jak długo się będzie ta siatka tutaj robiła. Zmień ustawienia, zmień gęstość siatki. Dajmy pół milimetra. W ten sposób niech to będzie automatycznie. Nie powinno to chyba zająć dużo czasu. Zaraz zobaczymy i sobie obliczymy taki przypadek. Spróbujemy odczytać dane z wykresu i porównamy to z tym programem jeszcze, który tutaj jest. Dobra, i teraz zadamy sobie siłę. Mamy 4900, nie wiem, będzie 2, nie wiem, 2500 niech będzie na początku. No to nie będzie 2500 N. No dobra, no i uruchamiamy i zaraz zobaczymy, co się tutaj dzieje. Poczekamy chwileczkę. I teraz ktoś by był ewentualnie ciekawy, jak ten program jest zbudowany. No, waham się, czy pokazywać, czy nie pokazywać. Pokażę troszeczkę i proszę się nie przestraszyć, ponieważ ten program jest na razie bardzo, że tak powiem, niezoptymalizowany i on w tej chwili wygląda aż tak. Czyli jest tutaj bardzo dużo różnych takich rzeczy, przeliczników i myślę, że po tym będzie można rozpoznać, że czegoś takiego w sieci na pewno nie ma i nie zostało to znikąd, że tak powiem, skopiowane ani... A nic, no chyba, że ktoś jakimś cudem znajdzie i mi pokaże, że o, jest tutaj takie coś i no to wtedy po prostu będzie, nie wiem, jakiś, myślę, zbieg okoliczności. Dobra, no i teraz sobie zaraz odczytamy wykresy, przechodzimy do naprężeń zredukowanych według Misesa.
No i sprawdzamy sobie, próbujemy sobie odczytać teraz wykresu. No to sobie teraz popatrzymy. Aha, i tam jeszcze była taka uwaga, że dlaczego sobie nie przekonwertuję tych jednostek na megapaskale, tylko mam paskale i tego. No niestety tutaj również, o ile możemy sobie, nie tutaj tylko, źle, jeszcze źle. Tutaj tylko właściwości dokumentu. Jeżeli tutaj sobie mogę zmienić jednostki i mam podstawowe jednostki, nawet jeżeli zmienię milimetr, gram, sekunda, nic więcej tutaj chyba nie mogę sobie już zmienić, to i tak mam newton na metr kwadrat. Nawet za chwilę zobaczymy, jak wrócimy do materiałów, tam będą widoczne megapaskale. Natomiast tutaj na tym wykresie, w tej wersji edukacyjnej również nie widzę takiej opcji, nie znalazłem, żeby można było ten wykres zmienić tych jednostek, dlatego niestety są paskale i trzeba się tutaj w te wartości sobie na szybko przeliczać, żeby odczytać prawidłową wartość. No dobra. Spróbujmy odczytać. Widzimy, że akurat tak się udało, że nie mamy tutaj tych błędów na warunkach brzegowych. Natomiast widzimy te spiętrzenia naprężeń na tej średnicy, na tym promieniu. No i teraz sobie spróbujmy odczytać. Najewidentniej nigdzie więcej czerwonego pola nie mamy, czyli mamy około 94 megapaskale. 94,1 megapaskala. No to dobrze, zapiszmy sobie, że tutaj uzyskaliśmy próba 94 megapaskale. Tak, jeszcze raz sobie zobaczmy, 94, nie będzie nawet i 2, 94 i 2 megapaskala. No i teraz chodźmy do naszego programu i teraz co podajemy? Podajemy średnicę zewnętrzną, jeszcze raz sobie tutaj wrócimy. A może zrobimy sobie to w ten sposób. Wyciągniemy sobie tak 15, 7. Złapiemy ten promień tutaj, R2. No i elegancko. No to chodźmy teraz do programu i sobie wprowadźmy tutaj te dane. Przenieśmy sobie jeszcze wykres. OK. No i dobra. Wprowadzamy średnicę zewnętrzną, czyli 15 mm, średnicę wewnętrzną, czyli tą mniejszą 7, promień 2 mm i siłę, tu widzimy 2,5 tysiąca newtonów, podajemy. No i teraz odczytało nam, nie odnaleziono przedziału, czyli tutaj akurat w tej chwili ten program nie jest mi w stanie dla tej wartości, dla takich zadanych wartości obliczyć wyniku. Także no, widać, że jeszcze jest troszeczkę ograniczony. No to spróbujmy zmienić trochę parametry w ten sposób, że dajmy mu większą średnicę, tą większą średnicę, tą mniejszą, ok? Niech to tak zabrzmi. Czyli tu było 15, dajmy teraz 8, promień 2, 2,5 tysiąca. Dobra. Widzimy policzone naprężenia główne i naprężenia zredukowane. I teraz musimy poprawić model, ponieważ mamy tutaj teraz różnicę. Zatem chodźmy do. Pokaż. OK, zrobimy teraz tak. Operację. Nie, tu tylko równania. I tą średnicę musimy zmienić na 8. OK. Dobra. I teraz. Mało widać, że już się zmieniło. No i musimy jeszcze raz przeprowadzić analizę, symulację. Czyli teraz tu będzie nietrafiona. Jeszcze tutaj będziemy raz zmieniać. Nie, tu. O, jeszcze liczy. Mam nadzieję, że długo nie potrwa. Zresztą ostatnio to też nie zajęło jakoś dużo czasu. Dobra, i już chyba jest. No, jeszcze pojawi teraz symulacja, żeby sprawdzić, czy sposób działania jest zgodny. O, nawet nie. Od razu przejdziemy do naprężenia zredukowanego według Misesa. Widzimy, że troszeczkę nam się tutaj teraz zmieniły te kolory, te barwy. OK, i otworzymy sobie mój program. No i teraz znów widzimy, teraz przyjrzymy się tym wykresom i tym danym. Na wykresie maksymalny pik mamy 7,51 E do 7, czyli 75,1 MPa. No to sobie zaraz zobaczymy. Nigdzie więcej czerwonego nie mamy, czyli domyślamy się, że ten najbardziej czerwony
Najwyższy punkt jest właśnie tutaj na tym spiętrzeniu, czyli mamy teraz taką wartość, że no tutaj sobie wpiszmy odczytane z SolidWorksa, na przykład niech będzie ta próba, czyli sobie weźmy tutaj 75 i 1 megapaskala, 75 i 1. Natomiast to, co mamy w programie, to 76,88. 76,88. I teraz jak sobie policzymy tą różnicę, to mamy 2,3% różnicy. Także no, uważam, że to jest naprawdę bardzo dobrze, dokładny wynik policzony. I teraz widzimy, jakie są naprężenia główne, czyli wynikające z średnicy najmniejszego przekroju i siły rozciągającej. Czyli wiemy, to już myślę, że nie będziemy tego przeliczać, bo to na podstawie tego, co tutaj jest napisane, czyli dokładnie tego wzoru, sobie przeliczymy i zobaczycie, że to wszystko będzie tutaj dobrze działało. Także uważam, że na chwilę obecną ten program jest, czy ten kalkulator, no, spełnia swoje zadanie i myślę, że w bardzo dobry sposób nam pokazuje, czy ułatwia właśnie już pracę po to, aby troszeczkę zaoszczędzić czasu na przeliczaniu, używaniu, szukaniu tabelek z przelicznikami itd. No i chyba tyle chciałem w tym odcinku pokazać. Taki myślę szybki, ekspresowy odcinek. Z tym kodem jeszcze się wstrzymuję, ponieważ jeszcze mam troszeczkę pomysłów, jak ten program bardziej rozbudować, czyli chciałbym tutaj uwzględnić również momenty gnące, chciałbym uwzględnić momenty skręcające, tak aby na przykład po podaniu parametrów, czy nawet jeżeli mamy wał zbudowany z kilku segmentów czopów o różnych średnicach, tak aby można na tam orientacji, czy w danym miejscu tego wału zaznaczyć, jakie są wartości, tak aby program nam policzył po kolei tutaj wszystkie te naprężenia i podał wynik, jakie są właśnie te naprężenia zredukowane z uwzględnieniem spiętrzenia naprężeń. No i tyle, dziękuję. Jeżeli macie jakieś uwagi czy komentarze do tego, czy chcielibyście się jakimiś innymi sugestiami tutaj podzielić, zapraszam do komentowania. Można w komentarzach, jeżeli ktoś nie chce, może przez maile, to jest wszystko obojętne. Maili oczywiście, które przychodzą, nie upubliczniam. Ewentualnie wspominam, że jakaś jest sytuacja, nie mówię nawet od kogo. Także takie sytuacje. No i myślę, że na razie będzie to wszystko. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.